Za nami tłusty czwartek. To dzień, w którym nie liczymy kalorii i zajadamy się pączkami, faworkami i innymi słodkościami, bo jak to mówią, o tradycję należy dbać. 8 lutego w polickich cukierniach ruch był od samego rana. Mieszkańcy chętnie kupowali pączki z różnym nadzieniem. Ciężko było się oprzeć, bo wybór był ogromny. Tego dnia statystyczny Polak średnio zjada 2,5 pączka, a wszyscy razem nawet 100 milionów tych słodkości w ciągu jednego tylko dnia. Dzisiaj pączki mamy w ofercie z różą, z marmoladą, z czekoladą, z toffee oraz z adwokatem. Będziemy też niedługo mieli nowy smak, słodny karmel. Mamy już w planach wprowadzić go do sprzedaży. Dzisiaj sprzedajemy pączków, po prostu jest mnóstwo. Cały czas mamy ruch. Ludzie kupują do pracy, do domu, zamawiają, ale bardzo się z tego oczywiście cieszymy. Mamy też faworki. Jeden pączek to około 400 kalorii. W tym roku tłusty czwartek obchodziliśmy wyjątkowo wcześnie, bo już 8 lutego. W walentynki 14 lutego wypada Środa Popielcowa, która symbolizuje rozpoczęcie Wielkiego Postu. Wszystko, co słodkie, to lubię. Że nie wolno w tym wieku, już trzeba unikać, ale tradycji musi się stać zadość. Przyjdzie córka z pączkami, to zjemy sobie. Ale tak za dużo nie jemy tych pączków, także wie pani, po jednym wystarczy, czy po dwa. Starożytni Rzymianie raz w roku świętowali tak zwany tłusty dzień, który symbolizował odejście zimy i przyjście wiosny. Jedli wówczas tłuste potrawy z mięsem, pączki z ciasta chlebowego z nadzieniem ze słoniny, a zapijali wszystko winem. Stąd wziął się tłusty czwartek. Dziś pączki mają nadzienie słodkie i kuszące. A wczoraj dostałam taki przepis od cioci, ale nie powiem pani. Robię tak, jak moja mama robi. Odpowiednia na oko gęstość ciasta drożdżowego, które musi pięknie wyrosnąć. Masełko, dużo jajeczek, żółtek, pozwolić wyrosnąć. Ładnie, ręcznie nadziewamy marmoladką różaną najlepiej, bo najbardziej w domu lubią. I pieczemy. I tyle. I wczoraj właśnie piekłam. Dlatego dzisiaj nie kupuję w piekarni pączków, mimo że są apetyczne. Tego dnia w cukierniach schodzi najwięcej tych słodkości. Ten jeden dzień w roku można więc pozwolić sobie na więcej niż jednego pączka, bez wyrzutów sumienia i liczenia kalorii. Dzisiaj przyjeżdża moja mama, ciocia, cała rodzinka, więc muszę trochę tych pączków wziąć. Wnusiu, bo z marmoladą uwielbia. Spalenie spożytych kalorii nie należy do łatwych, ale wystarczy przez pół godziny jeździć na rolkach, intensywnie ćwiczyć w klubie fitness albo prasować przez 2 godziny. Niektórzy wierzą, że tego dnia trzeba zjeść przynajmniej jednego pączka. My wierzymy, że szczęście przychodzi po co najmniej 3. W tym przekonaniu usilnie utwierdza nas personel polickiej cukierni, który kolejny rok z rzędu uzbraja naszą redakcję w przepyszne pączki i chrupiące faworki. Dziękujemy.